Siema, jestem pierwszy 55, a to jest gra Anno 1701. Pomyślałem sobie, że może nagram też odcinek pierwszy jako samouczka. Może tam coś będzie ciekawego do nagrywania. Oczywiście też mam Anno 1404, tylko że Anno 1404 dodatek Wenecja jakoś mi nie działa. Nie wiem czemu. W tym samouczku chcielibyśmy zaznajomić Cię z zasadami gry. Dobra, bla, bla, bla. Wiesz, że mamy wiele wątpliwości odnośnie powodzenia tej wyprawy. Też mam wątpliwości. Zobaczymy, jak sobie poradzisz w ujarzmianiu tej wyspy. Się zobaczy. Niech nie zniechęca Cię wyniosłe zachowanie. Na początku przyjrzyj się bliżej swojej wyspie. Używaj do tego strzałek lub poruszaj myszą w celu. Magazyn na wybrzeżu zaznaczony strzałką reprezentuje Twoje biuro handlowe. Jest to równie ważne, jak magazyn jest centrum wioski. To będzie prawdziwe serce twojej osady, komfortu. Dobrze. Menu gratulacje. Do dobra. Po wybraniu budynku doskonale. Właśnie wzniosłeś pierwszy budynek. Aby osiedlić pierwszych pionierów na wyspie, klikając w gratulacje. Pierwsi pionierzy już zamieszkasz. Zbuduj więcej domów, aby większa liczba pionierów... Szkoda, że trzeba tak oddzielnie brać. Na początku wystarczy 6 domów. Zbuduj 5 domów na przewidzianych dla nich miejsc. Wspaniale. Dobra. Królowa dała ci pokaźny, ale twoje pieniądze prędzej. Zielona liczba pod majątkiem określa, aby sprawdzić informacje. Bardzo dobrze. W domu. Zadowolenie twoich mieszkańców. Żywność jest pod dokładny widok poziom. Za pomocą rybackiej możesz zastąpić. Przyspieszę to, nie trzeba tylko. Na piaszczystej plaży. Otwórz menu. Nie trzeba to zbytnio słuchać. Rybak natychmiast udaje się na w tym samouczku pokażemy ci przygotowane. Bardzo dobrze. Kiedy poruszysz kursorem, gratulacje. Połączyłeś katery. Dostawa żywności dla twojej osady, goldfurtu. Z tej perspektywy możesz dokładniej obserwować. No, fajnie nawet wygląda. Wydają się bardzo za. Gratulacje. Zbudowa. Możesz teraz powtórzyć w grze treningowej. Ale ty już tak szybko? Dobra, następny samouczek. Oczywiście to, co było w pierwszym samouczku, zostanie. Tylko pewnie druga się inaczej zmieni. Okay. Witaj w drugim samouczku. Materiał budowlany, aby ułatwić ci wejście w grę, w tym samouczku zapewnimy ci odpowiednie miejsca do budowy. Później będzie dobrze. Drwal od razu przystąpił do pracy. Wciąż jednak doskonale. Dobra, coś mi się wydaje, że wszystkie samouczki to będą jako jeden odcinek. Dużo do zrobienia, a drewno jest natychmiast potrzebne w początkowej fazie gry. Należy zatem zbudować drut, aby utrzymać wysoką prąd. Połącz również... Nie no, na bogato. ...z istniejącą siecią drogową za pomoc. Dostawa drewna jest zapewniona. Tak jak widzisz na obrazku, teraz... No, widzę właśnie. Okej, dobra. Co mi jeszcze... A, to. Ogólnie będę robić później kampanię. Powiem od początku, samouczek, dlatego chciałem zrobić. No wiem, że może wydawać się trochę nudny, ale po prostu. Chciałem wam pokazać, jak ta gra trochę pomaga nowym osobom w takich typu grach. Oraz czy jest ciekawa. Ogólnie będę wszystko pokazywać, czy się opłaca to kupić. Ogólnie to jest trochę stara gra. I mam nadzieję, że on mnie nie przygłuszy, że on mnie nie przykrzykuje. Po prostu chciałem wszystko pokazać tym osobom, które na przykład by chciały to kupić, bo ogólnie to jest stara gra, ale warto. Ja kiedyś też starą grę kupiłem, Grom Terror w Tybecie. Na 5 zł, czy tam 3 zł. Z czego, no 5 zł, z czego złotówka za grę, 4 zł za przesłanie. Ale to już było. Nie wiem, rok temu. Ale stara gra, ale stara, ale niezła. Umożliwić rozwój twojej osadzie, a ludności awans na poziom osadniczy, powinieneś stworzyć większą przestrzeń życiową. Aby to uczynić, zbuduj 6 domów w pobliżu centrum wioski. Dobra, zam... No. I zbuduj 6 domów w przewidzianym... czasem opłaca się wracać do starych gier. Na przykład Anno, Heroes 3, Settlers 5 na przykład, lub też 3, kto co lubi. Dobra robota.
Mówi o przybyciu nowych mieszkańców. O, no jeszcze kościół. Ogólnie jest 5 poziomów. Mam też Anno 1404 i tam jest trochę inaczej. I tam też będę robić sam... A nie, tam nie ma samouczka. Mina oraz kolor tła są odzyskane z warunki konieczne. Osiągnąłeś pierwszy sukces, godny prawdziwego szacunku. Kontynuujcie. No to zajebiście. Nie, no ja wolę... Właśnie. Najlepiej jest samemu. Najlepiej jest samemu wyznaczać budynki, które mają zostać ulepszone do pionierów, z chłopów na pionierów. Ponieważ to losowo, ja wolę tak patrzeć, które się jeszcze nie zbudowały, a nie tak szukać tych gorszych budynków. Witam. Ponieważ w magazynie nie ma chociaż drwal, nie ma nic do roboty, koszty operacyjne budynku wciąż, skoro wszystkie magazyny są pełne drewna, możesz bardzo dobrze. Obaj drwal. Twoja ludność znajduje się aktualnie na poziomie osadniczym, a do twojego menu budowy zostały dodane nowe budynki. Zobaczysz tu wszystkie dostępowalne linie, musi znajdować się bezpośrednio nad złożem linii. Tu jest. Aż do tego momentu wszystkie wzniesione budynki były zlokalizowane na tereny powiększyć teren. Powiększ swój teren budowy, używając do tego budynku handlowego, który umożliwi eksploatację złoża gliny. Ponieważ już masz nieco doświadczenia we wznoszeniu budynków, w odróżnieniu budynek handlowy pod kursorem myszy pojawia się w kolorowym okręgu. Jest to teren budowy, wewnątrz którego w późniejszej fazie gratulacje. Dobra, gratulacje. Niektóre obiekty przemysłowe, takie jak kopal, teraz potrzebujesz cegielni, która w połączeniu z kopalnią gliny tworzy łańcuch produkcyjny cegły. Wymiar pracownik cegielni udaje się na... Moim zdaniem dwie się najbardziej przydadzą. Cegielnia i budynek handlowy muszą być... I najlepiej to... ...budować dróg w tym samouczku. Punkty początkowe i końcowe drogi grunt dobrze. Jeżeli ustawiłeś, nie zajmowałeś się potrzebami ludności od czasu jej... Oj tam jakoś sobie da radę. Mają co się ubrać, co zjeść, gdzie się modlić o ponadki. Sytuacja komplikuje się, jeśli na menu magazynu jest teraz otwarte. Możesz otworzyć menu Bierny Handel w drugą stronę. W tym menu możesz wskazać towary do nabycia i sprzedaży. Aktualnie są dobra robota. Teraz widzisz wszystkie towary, które masz. Alkohol jest teraz wyświetlany do zaopatrzenia małej wioski osadniczej, takiej jak Goldfoot. Powinieneś kupić przynajmniej 5 do 10 ton alkoholu. Kliknij... Musisz teraz... Dobra, będę hojny, dam 10 zamiast 5. Potrzebnego towaru. Dobra, założę się... No, niezależny handlarz. Raczej wolny kupiec. A, niezależny handlarz, no to może jest w 1404. Czas sprawdzić, czy któraś z wysp świata... Cieszymy się z twoich postępów. Weź ten okręt w ramach naszego uznania. No to nieźle, mamy już statek. Cudownie. Dobre. Następny samouczek. Jeszcze nawet 10 minut nie minęło. Ja już mi proponują grę. Co to jest ten niebieski? Dobra. Dobra, jest taka zasada. Jak nie wiadomo o co chodzi, to olej to. Sprawdź aktualny ładunek Neptuna. Jesteś teraz w menu przeładunku. Stąd możesz przeładować towary z magazynu na okręt i odwrotnie. Kiedy na pokładzie Neptuna znajduje się już wysp doskonale, czas wyruszyć w dziewiczą podróż. Kliknij prawym przyciskiem. No i ziemia. Aby wydać rozkazy dotyczące kierunku podróży. Punkt docelowy pierwszego statku jest już tam oznaczony. Steruj okrętem, klikając prawym przyciskiem myszy na minimapie do wskazanej pozycji oznaczonej czerwonym kółkiem. No, dla leni, którzy nie chcą im się czytać, gra sama czyta dla was. Podróży odkryłeś masz szczęście. Kiedy po osiągnięciu brzegu wyspy, jeśli posiadasz wystarczająco dużo budulca na pokładzie... Najlepsze miejsce... No, to tutaj dobrze. Okej. Pośród budynków osadniczych w menu budowy znajdziesz również destylarnię, gdzie z trzciny cukrowej wytwarzany jest alkohol. Otwórz menu budowy i wybierz destylarnię spośród budynków osadniczych. Ustaw obiekt niedaleko magazynu. Połącz destylarnię i magazyn drogą gruntową, tak aby wozy handlowe mogły przewozić dobrze. Teraz potrzebujesz tylko plantacji trzciny cukrowej, która zaopatrywałaby destylarnię.
Destylarnia funkcjonuje optymalnie, kiedy w zasięgu są dwie plantacje trzciny cukrowej. W menu budowy doskonale. Nie zwlekaj z dostawą, aby załadować alkohol. W przeglądzie magazynu zobaczysz ponownie towary, które doskonale. Skoro alkohol znajduje się w żołnierstwie, możesz zamknąć przegląd towarów i udać się w port. A teraz pozostał tylko transport alkoholu do Goldfurtu. Staraj się, aby podczas podróży Neptun był ciągle zaznaczony. A teraz pozostał tylko transport alkoholu do Goldfurtu. Spoko, zaznaczony. Skieruj statek w miejsce bezpośrednio przed magazynem. Staraj się, aby podczas podróży Neptun był ciągle zaznaczony. Dobra, dobra. Podróży przybywasz, a teraz przez gratulacje. Alkohol, jak widać na wskaźniku, dostawa będzie w zapas, a możesz tworzyć szlaki handlowe, używając mapy strategii. O, właśnie, to jest bardzo przydatne. Magazyn na wyspie produkcyjnej Ranzingen jako port. Teraz należy wybrać port docelowy. Ustaliłeś już punkt wejściowy i docelowy. Dobra, załadunek alkoholu i tutaj wypierdzielamy. Teraz musisz tylko aktywować. Gratulacje. Twój szlak handlowy wraz z utworzeniem pierwszego. Naprawdę się tego nie spodziewaliśmy. No, ja też. Jestem zaskoczony, że tak szybko idzie. Myślałem, że trochę będzie ciekawsze. Aby wziąć los we własne ręce w świecie Anno. Gdybyś chciał jeszcze raz wszystko przećwiczyć. Nie, już nie będę więcej tego ćwiczył, dobra. Czy tak z ciekawości jeszcze zobaczę ogólnie, ile było tych samouczków. Myślałem, że. A no tak. To jest jako jedno, to jest jako. A ja to gdzie nie liczyłem. Dobra, to oczywiście scenariusz. Nie będę 10-minutowy filmik pokazywał. Santa Barbara z naszymi żonami i dziećmi powinna była przybyć do Wiskaset wiele dni temu. Rozpaczliwie wypatrujemy ich każdego ranka. Z powodu tej sztormowej pogody jesteśmy przerażeni. Błagamy cię, wyślij statek na poszukiwania Santa Barbara. Jak możemy zbudować cokolwiek na tej wyspie, skoro drżymy o życie naszych ludzi? Spoko, pomogę. Dobra, ty tam zwiedzaj. A ja oczywiście coś powybuduję. Dobra, mam 3 tylko. Aj, dobra. Bądź ostrożny, zanosi się na kolejny sztorm. No, bardziej w lewo, bo będę chciał potem tą drugą przedłużyć na wszystki wypadek. Spoko, już czekaj. Domy buduję. Wybuduję sobie dom. Ale fart. 2 HP. I jeb w niego. Wysyłają cię niebiosa. Ten przeklęty sztorm. A ja myślałem, że statek. Moja załoga naprawia uszkodzenia, ale kończą się nam zapasy. Nie tylko kobiety i dzieci, ale i my wszyscy gonimy już resztkami sił. Musisz szybko dostarczyć nam żywność. Spoko. Kilka skrzyń z zapasami powinno wystarczyć. Tylko pośpiesz. Nie mamy zbyt dużo czasu. Okej, 10 ton żywności. No to ryby. A no tak, no to drewno. No to wszystko na wyczerpaniu. Odnalazłeś Santa Barbara. To naprawdę wspaniałe wieści. Możemy pomóc ci zorganizować potrzebną żywność. Dobra, to ile jeszcze potrzeba... No kurde, narzędzia też? O, ja pierdzielę. Coś mi się wydaje, że zbytnio im nie pomożemy. No to przyspieszę. No, róbcie to jedzenie, kurde.
Dobra, ale też nie będę im wszystkiego zabierać, żeby się tam nie pobuntowali. Bo nie będą pracować i jedzenia jeszcze mniej będzie. Aby wciąż nie mamy wystarczająco dużo żywności w magazynie. Może powinniśmy zwiększyć produkcję, aby przyspieszyć ten proces. Zastanawiam się nad jednym. Czy jak zniszczę, no to czy odzyskam? To jest łatwe, więc powinienem. No. Dobra. A najbliżej magazynu. Dobra, jeszcze tego. No, zaraz druga chatrybacka zacznie pracować, będzie lepiej. Jeszcze tylko 3 tony. No, trochę sporo się wydaje. Santa Barbarze kończą się zapasy, a my wciąż nie mamy wystarczająco dużo. No wiem, człowieku. Ale jak on zaiwania szybko? Produkcja, aby przyspieszyć ten proces. Żywność została umieszczona na pokładzie. A sami nie mamy nic. Santa Barbara czeka na naszą pomoc. Dobra, ty płyń. Zobacz, czy się nie budzi. Czy tam. Mniejsze zadowolenie. Nie, całkowicie. Nie ma luzu. Albo poumierali z głodu i nie ma kto marudzić. Dziesięć ton narzędzi chyba pojebał. Nie wiem, jak końcówkę przeczytałem. A to dzięki. Już myślałem, żeby dać 30 ton. Dobra, 30 ton narzędzi. Za 3 suki i sukna. Nie martw się, pomożemy. Pomożemy ci wyprodukować potrzebne sukno. Okej, no to tutaj wybuduję sobie coś. Świetnie. Teraz potrzebujemy tylko farmy owiec. Jakś to się świetnie składa, że wiem o tym. Miejmy nadzieję, że wytworzenie odpowiedniej ilości sukna dla Santa Barbary nie potrwa zbyt długo. Tracę złoto, ale spokojnie starczy. Chociaż w sumie więcej tam wezmę ich. Albo poczekam, jak wybudują to. Przecież zwiększa zadowolenie ludności. To dzięki temu zwiększę podatek. Ale żeby kościół... No tak, tutaj tak bym musiał. Wiem, że zbytnio tutaj nie pograł na tej mapce, ale i tak wolę zostawić swoje miasto dosyć rozbudowane. A tam 15 wezmę. Ale fajne są te odgłosy. Tutaj mam rabat dla ciebie. Fajnie. Dobra, 15 domów, w każdym 8. 15 razy 8 to jest dużo. To jest 120. Co się zmieniło?
No jeszcze tylko jeden koleś. No, minus 12. No, sukna zbytnio nie przybywa. I kasy też. Ale kościół jest. No, i przynajmniej to pomieści. Wtedy jakbym miał ten budynek trochę wyżej, to już bym się nie zmieściło. Dobra. Oczywiście powiększę to zadowolenie. Albo... Ciekawe, czy to tu można. O, właśnie już są trzy. Sukno znajduje się już na pokładzie. Podnośmy kotwicę. Nasze rodziny czekają na pomoc. No, pośpieszmy się. Płyńmy szybko. Jak najszybciej się da. Dobra, szybko. Ej, statek. Wypierdolę. Dobra, co tam się dzieje u nas w mieście? An tak. W twoim mieście są teraz osadnicy. To Żydzi. Jak Żyd wygląda? Od razu wszyscy, nieźle. No wiedziałem, sukna zabraknie. Nowe budynki, nieźle, ale co z nimi? No i koniec. Zbudowaliśmy dom dla Żydów, dla pionierów. No i koniec misji. Santa Barbara. Straciliśmy nadzieję, że kiedykolwiek ujrzymy nasze żony i dzieci. Nawet nie wiesz, jak bardzo jesteśmy ci wdzięczni. Pod twoimi rządami i skazet z pewnością jest chwili. A się śmieje. Ale fajerwerki, człowieku. Że kiedyś były fajerwerki. Chociaż nie, no w sumie były. A no może nie aż takie. Nie wiem, granat. Dobra. To by było na tyle. No, dosyć dzisiaj krótki odcinek. Ale wydaje mi się, że nie opłaca się zbytnio następnego brać. Więc to będzie w następnym odcinku. A i to by było na tyle. Na razie.